myślę, że było wiele sytuacji, gdzie Gawską ratowały słupki, ale to też należy do jej gry, więc można tak to nazwać, że to ona uratowała parę piłek. No bardzo ładnie pan to ujął, że właśnie niestaranność spowodowała, że ten mecz skończył tak się, jak się skończył, bo momentami wyglądało to bardzo fajnie, bardzo poprawnie, ale to mecz ma 60 minut, a nie kilka minut. Także, no niestety trzeba to przyznać, bo wszystkie trzy bramkarki dzisiaj nie potrafię ocenić, czy zdarzyły się te trzy razy z piłką. I to niewątpliwie była też jedna z przyczyn do tej porażki. Bo jest to dłuższy brak ogrania w bramce i w sytuacji drużynowych. No taka jest kolej rzecz. Jak się wracę po kontuzji, to zawsze brakuje trochę timingu. Miały pilnować dziewczyny Iwony Niedźwiedź indywidualnie, no ale no, jak to w grze. No, jedna chwila nieuwagi i Iwona się uwalniała i napędzała grę w Wistalu. No i to się skończyło właśnie, jak dzisiaj wygląda.